Mury pchną się do góry, bo to wyraźnie widać i dzisiaj będzie ten uroczysty moment, kiedy będziemy mogli zawiesić wiechę chyba na najwyższej części tego osiedla. Szanowni Państwo, 513 mieszkań tutaj na osiedlu to naprawdę robi wrażenie. Co również szalenie ważne, że ta inwestycja powstaje naprawdę bardzo szybko. Bardzo ważna jest każda inwestycja, szczególnie inwestycja, która ma na celu zatrzymanie polskich rodzin. Rodzin tutaj urodzonych, tutaj rozwijających się, uczących się, tak aby mogły realizować swoje marzenia i pasje w Katowicach, czy też w całym województwie śląskim. Ja dobrze pamiętam, jak z panem prezydentem prawie 2 lata temu byliśmy tutaj w tym miejscu, gdzie w zasadzie były wyłącznie krzewy, krzaki. Trudno było sobie wyobrazić w owym czasie, że po tak szybkim okresie będą już widoczne okna. Będą już okna w domach. To było może nie tak dokładnie 2 lata temu, a dokładnie 3 lata temu w październiku, kiedy przyjechaliśmy tutaj na dosłownie dziewicze tereny, aby ogłosić, że w tym miejscu w przyszłości powstanie piękne osiedle w ramach rządowego programu Mieszkania Plus. Pamiętam dokładnie, jak wtedy przyjechała tutaj również pani premier Beata Szydło i pierwsze pytanie, jak wyszła z samochodu, gdzie wyście mnie tutaj przywieźli? A więc nikt nie dowierzał, że w krótkim okresie czasu z tych wszystkich tutaj bażołów, jak to mówią na Śląsku, powstanie coś, co będzie cieszyło w przyszłości oko, a przede wszystkim tych, którzy tu będą mieszkali, będą cieszyło właśnie mieszkańców tego osiedla. Więc budynki, które będą dedykowane w większości dla tych osób, które chcą tutaj w Katowicach rozpocząć swoje życie, które chcą się związać na stałe z Katowicami. Myślę tutaj w szczególności o młodych rodzinach, bo taka idea tego osiedla jest. Jedna z dróg, która może spowodować, że dla tych, którzy rodzin, które nie chcą brać na początku swojej drogi zawodowej kredytów, które nie są jeszcze tak dobrze wydolne finansowo, żeby móc zakupić własne mieszkanie czy własny dom. Tego typu projekt jest jak najbardziej dobry i z tego projektu będą mogli w przyszłości korzystać.